Bardzo serdecznie witam Państwa na naszej konferencji, którą żeśmy zorganizowali po to, żeby Państwa poinformować, a za pośrednictwem Państwa szerszą rzeszę naszych mieszkańców tutaj w Wrocławiu Dolnego Śląska o uroczystościach i o przedsięwzięciach, które żeśmy przygotowali z okazji 37. rocznicy powstania Solidarności. Chciałbym na samym wstępie zaznaczyć, że te nasze uroczystości są pod patronatem trzech patronów, to znaczy pana wojewody, pana marszałka i pana prezydenta miasta Wrocławia. Tradycyjnie od lat jest to tak u nas przyjęte, że te najważniejsze osoby patronują naszym uroczystościom. Co do poszczególnych tutaj pozycji, to będziemy zaraz Państwu przedstawiali. Te nasze uroczystości już się rozpoczęły 19, ale to już było, na Górze Iglicznej odbyła się msza święta. To jest takie nawiązanie do tradycji marszów gwiaździstych, które były tam organizowane na Górze Iglicznej przez Solidarność, przez opozycję w stanie wojennym i w tych latach nocy stanu wojennego, i to zostało reaktywowane, tam się odbywają takie piękne uroczystości. Natomiast 26 sierpnia serdecznie wszystkich zapraszamy, chętnych do tego, żeby przyszli na pergolę. Tam odbędzie się pokaz multimedialny fontanny pięknej naszej wrocławskiej, oczywiście z elementami Solidarności. Dwie projekcje. Tak, będą połączone dwie projekcje, także ten pokaz będzie dłuższy niż tak normalnie. A później, po tym pokazie, odbędzie się część taka, powiedziałbym, specjalna. Jarek, bardzo proszę, powiedz. Proszę Państwa, to będzie nawiązanie do nocy z 2 na 3 maja 1982 roku, gdzie dwóch, a przecież kilku młodych studentów Wrocławskiej Politechniki dokonało wyczynu i weszli na Iglicę Wrocławską i zawiesili flagę Solidarności. Myśmy już taki element w ramach obchodów Solidarności zrobili. To było w roku 2015, ale specjalnie to robimy 26 zawsze sierpnia, ponieważ wtedy rozpoczął się strajk solidarnościowy ze Stocznią Gdańską w roku 80. Wrocław, twierdza Wrocław na ulicy Grabiszyńskiej powstała właśnie 26 sierpnia i tego dnia rozpoczynamy tak naprawdę uroczystości nasze. Z tym razem będzie to wejście troszeczkę inne, bo będzie nocne, czyli też po raz pierwszy o godzinie 22 będzie już ciemno, czyli nawiązanie do tamtego ciemnej nocy z 2 na 3 maja 1982 roku.